Witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych na dzisiejszym koncercie finałowym Brave Kids w Wałbrzychu. Bardzo się cieszę, że tak licznie Państwo przybyliście tutaj na ten koncert. Muszę powiedzieć, że koncert Brave Kids, podobnie jak w ubiegłym roku, tak i w tym roku, wyjątkowo w tym plenerze tutaj się udaje. Przez te półtora tygodnia młodzież, która przygotowywała się specjalnie do tego koncertu, pokaże dzisiaj to, co najlepiej przygotowała. Życzę Państwu wspaniałego, dobrego odbioru. Do Polski zjechały dzieci z 20 państw. W Wałbrzychu mamy 6 z nich. Goszczą u nas dzieci z Rumunii, Macedonii, Indonezji, Nepalu, Brazylii oraz grupa z Wałbrzycha. Proszę Państwa, dzieci oczywiście nie przyjechały same. Dzieci przyjechały z opiekunami, z liderami artystycznymi. Ci właśnie liderzy pracowali także z naszymi wałbrzyskimi dziećmi przez ostatnie 2 tygodnie. Dokładnie. Dzieci były podzielone na 2 grupy. Zobaczymy najpierw pierwszą grupę, którą prowadzili Virginia, Creo, Wawan i April. Powitajmy ich gromkimi brawami! Minęły 2 tygodnie Brave Kids w Wałbrzychu. Jak można podsumować ten czas? Fantastycznie, pełno pozytywnej energii, bardzo radośnie. Cudownie, naprawdę, jak zawsze. Oczywiście każdy projekt, każda edycja projektu jest inna i ta była inna w porównaniu z poprzednimi, ale była bardzo energiczna, bardzo taka pozytywna. Dzieciaki nas zaskakiwały tą swoją wielką energią i było naprawdę fantastycznie. Jakie wspomnienia? Mnóstwo tych wspomnień, ponieważ w tym roku byłam nie tylko koordynatorem takim głównym, ale również rodziną goszczącą, więc tych anegdot, historii, jak opowiastek mam bardzo dużo. Dzieciaki polubiły nasze polskie jedzenie, chcą do nas wracać, bardzo fajnie pokochały nasze rodziny polskie i przyjaciół, wolontariuszy i koordynatorów, instruktorów, wszystkich, nas wszystkich. Dziś wielki finał, dzieci prezentują swoje możliwości, które wypracowały przez 2 tygodnie na warsztatach. Tak, tak. Instruktorzy artystyczni Brave Kids pracowali z nimi od poniedziałku do piątku przez cały dzień z małą przerwą. Na początku się poznawali, integrowali, a potem zaczęła się ta cięższa praca. Z każdym dniem dzieciaki wracały coraz bardziej zmęczone, ale też bardziej podradowane, ponieważ poznawały swoich przyjaciół z innych krajów. Przychodziły na warsztaty, opowiadały swoje historyjki też, jakie miały z rodzinami goszczącymi. Bardzo dużo zwiedziły tutaj w Wałbrzychu i w okolicach. No i są uradowane. I dzisiaj mamy finał. Dzisiaj mamy właśnie to, nad czym pracowali przez te 2 tygodnie. Ale też właśnie jutro jest pożegnanie i już czują też, czują, że za chwileczkę będą wyjeżdżać. To jeszcze nie koniec projektu, ponieważ w niedzielę wyjeżdżamy do Obornik koło Wrocławia i tam będziemy na 2. etapie. Tam zjeżdżają się dzieci ze wszystkich miast, państw i będzie ponad 100 dzieciaków i tam będą stworzyć właśnie z tego finału i z innych finałów jeszcze większy finał, więc tam też spotkają się ze swoimi rodzinami. Bardzo dużo miłości, bardzo dużo radości, bardzo dużo przyjaźni tutaj jest w tym projekcie, a dzieciaki są wspaniałe. Nasze brave'owe, ale też nasze polskie, ponieważ w tym roku zwiększyliśmy liczbę polskich dzieci, które brały udział w warsztatach. No i nas super też zaskoczyły, pokazały, czego się nauczyły od liderów Brave Kids. Wielki finał we Wrocławiu. We Wrocławiu 12 lipca o godzinie 18.00.